Irelia ma też troszkę jaśniejsze kolory chyba. No. Tak patrzę. Dziwne, ale to uj, dopiero początek zakładam. W ogóle dziwne, nie... po creepach nie skoczył. No i nie traf, nie rzucił E, tylko od razu wleciał. No, tu też mógł chyba w creepa wlecieć jeszcze jednego. To w ogóle... chyba to się gra Irelią i nic nie trafia i zabija. W ogóle nie resetuje, ale jest 40-0 i... Nie musi niczym trafiać. Nie domku. No nie, no. Stoi jak kasztan totalny. Nie mogę, no nie mogę. No nie wiem, on to chyba tutaj dla Beki musiał wysłać do nas. No, ale tu nic nie zostało dobrze zagrane, legit nic. No dobrze autoataki kliknął. No dobrze, no. Ma tutaj 4 levele przewagi nad tą senną, więc no nic dziwnego, że na kuj dwa autoataki. A tak, że tutaj dziwne, że po creepach w ogóle nie skacze. O, że w ogóle stuna nie rzucił na początku, tylko od razu w nią wleciał z ku. Tak ciężko ocenić, nie? Ciekawe jak doszło do tego, że ma 40-0 w tej grze. Kurczę, jakiś taki... Silver 3. No właśnie tak, kurde. Nie wiem. Nie ruszał się jak Iron jakiś. Ja bym dał jakiegoś Golda 4. Oj. Brąz jedyneczka. Na Ireli 20% win ratio. No, więc Wizu, musisz podtrenować swoje umiejętności Irelią. Najlepiej to w ogóle chyba rzucić tego czempiona i przestać im grać. Nie, no nie. Nie, dobra, może nie niszczmy marzeń od razu, no ale... Poćwiczyć. Garenem byłoby równie stylowo. Oj, tutaj Vayne, jakaś muzyczka leci. Oho, z Owenem. O, a to... Instax Karmelka. Kojarzę tą zawodniczkę. To jeszcze muzyka z TikToka. A ten autoatak jeden zmisowany, ale... Billie Eilish. Fajnie wykajtowane, co? No. Tutaj na stake było to, ten unik, tutaj ale... Tutaj dobrze, że to nie zostało trafione. Tutaj fajnie gra wokół creepów, żeby dobry Ari target rzuciła. Dobry target selection zrobił. No i od razu Ari została zniszczona. No dobrze Ari hitował, bo ja słowa magia. No. Tak szczerze, dobrze tutaj zagrał. Tutaj muszę ci Kuba zaskoczyć. Zobacz na nick tej Vayne. To jest panna jakaś? To jest InstaX Karmelka. No dobrze, że to trzeba to sprawdzić akurat, chyba. To akurat kojarzę, bo to moja subskrybentka, więc... O proszę. No, wiem jaką ma rangę, więc może nie będę zgadywał, ale zostawię tobie tą. Dobrze, to ja mam się wypowiedzieć, tak? Powiem ci, że Karmelka tutaj, ja tutaj bym jakiś diament dał może D1? No to ci powiem, że całkiem blisko, bo jest to dokładnie D1, ale na łeście. O proszę. Ale na łeście. No, a tutaj. Ty support main? Nie, tak różnie widzę gra. Nie no, z tego co wiem to gra AD Carry głównie. A Lulu most played Janna, no dobrze, ale dobrze AD Carry, no. Pierwszy gracz z wysokiego elo, więc gratulujemy umiejętności. Graczka. Gratulujemy umiejętności graczce. Dominowicz po polsku. Bardzo... Ma locked kamerę, patrz. Nie dziwne, to wuj już było useless. Tak, i locked kamerę ma. Nie mogę patrzeć. Ja też nie, jak widzę, że ma zablokowaną kamerę. Znaczy, jeszcze na Akali to nie jest najgorsze, tak szczerze. Tak obiektywnie. To W jest tak już tutaj. Pa jak wolno klika, no to jest W. Kolega chyba chciał rzucić, żeby dostać movement speeda, no ale no lepiej nie rzucać W dla movement speeda, tylko bardziej po to, żeby gdzieś tam się z nim ukryć i dostać energii. Ale no, kurde, no tutaj no zabił, ale nie było to najczystsze. No też sam fakt, że ma 68 creepów w 15 minucie. Aha. Nie kupił Dark Seala, nie ma żadnego control warda ani żadnej potki refillable. Zielony trinket. O kurczę, ja bym tutaj dał, że kolega musi mieć na pewno brąz. Jak to nie jest brąz, to ja już nie wiem. Ja też daję brąz jakiś. Obojętnie jaki daję brąz. Brąz 2. Przynajmniej tyle nam wyszło. Tutaj widać, że kolega na Akali ma 21 gier i 29% win ratio. No może nie jestem jasną widzą, ale wydaje mi się, że to no nie jest najlepszy champion dla ciebie. Ale spełniaj marzenia. O tej kolega na LeBlanc. Ten Varus się w ogóle nie ruszył. On na tym, tej LeBlanc też tak bardzo długo stoi. No tutaj z dżukował klonem. Oj, to W takie też na wyrost. Teraz flashował. Nie mogę na to patrzeć, to jest tragiczne co się tu dzieje. Teraz on podejdzie, czemu on w ogóle nie rzucił R-ki na tej szywanie? Nie wiem. Gdzieś, nie. Gdzie ona poszła? Nie, to... Oj, umarł. To podajesz kurwo w enemy teamie i kloniko 96. Weź to pokaż jeszcze raz, musisz się tym nacieszyć. Nie, patrz, on wchodzi. Musisz się tym nacieszyć. Ten Varus się stoi w miejscu przez cały czas. Tutaj zamiast od razu się cofnąć i uciec, tankuje od niego 4 autoataki. No tutaj rzuca W, które totalnie było bez sensu, bo już obrażenia były. Halo, RK.
Szywana cały czas nierkuje, nie wiadomo czemu. Nie wiadomo czemu. Halo, Erka, tutaj do Pita, Erka. Ej, czemu ona, gdzie ona pobiegła w ogóle? Nie wiem, on coś tutaj próbował chyba jakieś... Erka? Może kolega nie wie... No ale to wygląda jakby on nie wiedział w ogóle jakie spele ma LeBlanc. No, nikt nie wie jakie to ma spele. To musi być Iron. No, Iron 2. No, no musi być albo jakiś normal, albo low level. No Iron, ja daję czwórkę. Nie, nie ma szans. Musi, to... Nie. Tutaj no, ewidentnie... To jest niemożliwe. Ewidentnie to muszą być jacyś opłaceni aktorzy. Nie, to ej, to jest legit niemożliwe, że to jest gold. To jest fizycznie niemożliwe. Ej, mieliśmy gorszy klip, tak szczerze? Nie wiem, wydaje mi się, to jest najgorszy klip, jaki był do tej pory. Nie, to naprawdę czuję się oszukany. To, co się dostało, to było totalnie porąbane, ale zanim przejdziemy do następnego klipu, mamy mega informację od sponsora tego odcinka. Jak pewnie większość z was wie, przed nami ekscytujący weekend, bo mamy i Fame MMA, i finał Mistrzostw Świata w LoL'a. DRX na T1, no i takie szlagiery jak Martin Dubiel na samego trąbę. No a tak, żeby fajnie się oglądało, zawsze można sobie rzucić jakieś sportowego beta. No i Fame MMA zbetujemy tylko na BetClicku, na którym oczywiście możecie się zarejestrować pod tym linkiem z kodem LEWU, w którym dostaniecie aż do 200 zł cashbacku w postaci free betu na start. Czyli jeżeli wasz pierwszy bet okaże się nietrafiony, to dostaniecie pieniądze z powrotem na konto w postaci free betu. I potem będziecie mogli zbetować, jeden becik siądzie i możecie od razu sobie to wypłacić. Wszystkie szczegóły oczywiście będziecie mieli w tym linku, które są też również w opisie. Wchodzimy na BetClicka, wjeżdżamy, szukamy e-sport. No i tutaj możemy postawić i zwycięzcę, i MVP finału. Więc ja akurat, jako że jestem mega fanatykiem Zeki, widzę, że on gra jak totalny szef, po prostu rzucę sobie na niego. Elegancko, z kursem 7. No i tutaj jeszcze sobie zbetujmy, że DRX wygra po kursie 3,70. No i na Fame MMA postawmy sobie trąbę. Wydaje mi się, że fajnie pokazał się w walce z Gimperem. No i widać też tę taką fajną motywację do walki, widać mocny trening. No i oczywiście jeszcze Bandurę, no bo to jest rasowy zabijaka, rasowy bokser. No i na podbicie jeszcze kursu wiejskiego koksa. Razem wychodzi nam kurs 4,16. No i elegancko weźmy sobie znowu za stówkę. Masa emocji przed nami, ale pamiętajcie, żeby betować rozsądnie. I tylko jeżeli macie skończone 18 lat. Dobra, tutaj koleżka na Ezrealu. No kurwa. Powoli strzela. Uj, to fajna Erko. Jona dobrze. Jona też dobrze zagrał nawet. Ej, ale czemu? Ale on jest fed. On ma w ogóle zonie jeszcze. Na Rengara, to się nie smart, tak szczerze. No sprytnie, sprytnie. Pana itemy Rengara. Ej, ale... To było dobre, to było dobre. Nie no, to jest tak szczerze dobrze zagrane. Fajnie, fajnie zagrał i chłopaki fajnie mu shotcallują na Discordzie. Może, ja mastera już jakiegoś tak szczerze. A ja bym dał takie D3 istowskie. Wiesz co, bo to co mi się podoba, to ten zakup zoni, tak szczerze, bo jest smart po prostu. Ja bym właśnie dał mastera jakiegoś. Nie, no nie uwierzę. Kolega ma golda. To jest niemożliwe, na flexach platyna 4, ale wydaje mi się, że te ziomki nagrywają klip i mają na całe życie montaż play 1. No i jakość kalkulatora. Chyba Diego tutaj robi, no na razie robi sobie tego Drake'a. Późny smite trochę. Podniósł teraz mastera. Będzie ciachał. No. Nie wiem, czy musiał erkować. Mógł po prostu z mastera chyba. Mógł chyba wiesz? Masterem jeszcze strzelać, no. No. Tutaj nie trafił całego combo na brandzie. A i tak ich zabije, bo ma OP Hrosa chyba. No, teraz sobie podniesie tego. O, tutaj Ebu dziwne, nie że też. E nie rzucił. Oj, to E od razu. Powinien zrobić Q Ebu, nie? No, no, E, żeby rzucić jak jest na pulu, żeby całe wyczanelować. No i tu jeszcze to było takie późno. No, zrobił tego pentakilla, ale strasznie drewnianie to wygląda wszystko. No, nie było to najczystsze. No, ale zobacz, na wszystkich zobacz. Tutaj ten Kasadin co odwalił, że podszedł, złapał wszystko. Ten Shen też stoi, się nie rusza w ogóle. Jest taki totalny kasztan. Nie no, ja bym tu strzelał, że ten w jego ma jakiś taki brąz 3. Myślałem o tym, ale tak zastanawiam się pomiędzy silverem jakimś. Ja bym dał silver. Tak, silver 2. Platyna 3? Jakim są na platynę 3? Na samym początku chciałem dać golda, ale to jakoś... A bo wiesz jaki jest problem? Bo na tych wyższych rankach, znaczy wyższych, wydaje mi się typu platyna, to tam połowa jest boosted, tak mi się wydaje. No może coś w tym jest. Ostatnio coraz więcej gram na jakiejś platynie czy silverze na iście i to naprawdę. Różnicy nie ma zbyt dużej. Na silverze nawet powiedziałbym, że lepiej grają trochę. No tak jest, tak szczerze jest, bo w platynie to jest tak losowo, czasem jest dobry ziomek, a czasem jest totalnie boosted. A w silverze to jest dziwne, coś tam klikają. O, no ten... Dziwnie strasznie teamfightują. Z jednej strony ten Kane tam jest... Oj, on tu zniknął tym masterem. No ten klip trochę wygląda... Ma. O, trochę wygląda jakby tym Fizem był 40-0. Ale... Wiesz co jest dla mnie dziwne, że zaczyna od E jakby. Że wskakuje z E, a później Q. A najczęściej zaczyna z Q, żeby mieć... też taki
drewniak strasznie. O, tutaj to jest ok, bo nie ma nic innego. Dziwny klip, nie? Strasznie dziwny. Dziwny, a w ogóle zobacz, ty, oni mają Zyrę i Morganę na bocie. No tak, to 40 minuta była. I to wydaje mi się, że to na pewno, w bronzie chyba tylko są takie długie gry. No, nie wiem jak to wygląda w statystykach, ale wydaje mi się, że... A towery na bocie stoją wszystkie? No wszystkie towerony na midzie stoją. Kane w ogóle se solo wjeżdża tam pod inhibitor. Ci w ogóle tak biegną za nim, zobacz jak Caitlyn Erkę rzuciła tak losowo, no. Ten fizz stał obok. A jeszcze się zawahał tym fizzem, czy biec? Brąz 2, jeżeli to nie jest brąz, to ja już nie wiem. Ja daję brąz, no brąz 2 też, no. O! Brąz 1. No i... A dobra, może wczoraj miał dwójkę. Jest jakiś ziomal na listę. Shaco z Dark Harvestem na midzie. Chyba. Wbiega, flaszku. Aha. A ta recalluje dalej. Oj, tutaj ładnie wydodżował. Samira nie kliknęła tego spela, który blokuje. Ale jest drewno. I tak biegnie w prostej linii. Oj. Oj, no, o ten... Jezus Maria. Ten dodgek? No całkiem fajny był, ale... No to, ale Ari ma przecież taki wylew. No ma. Jeszcze teraz ucieknie i zobaczymy. Teraz wejdzie, bo sface checkuje ten krzak, tak? A. Myślałem, że go jeszcze... odwrócił tu jeszcze. Ja myślałem, że odwrócił go zabije, no. Wydaje mi się, że... Tam chyba. Zabiłby, na full combo by zabił. Tylko pytanie, wiesz, pytanie, czy Ari na przykład nie rzuci kół tak od razu w krzak. Parę, w ogóle on jeszcze... No Samirom się zupełnie nie ruszył. No. Ziomek był w sklepie, dopiero później się skapnął. Ale też ten movement elicki do góry był taki jakby dookoła szedł. No. Taki bardzo. Czy teraz w ogóle E od razu nie kliknął? Ale co zrobiła Ari, ty to widzisz? No. Ej, tak się nie da wylać. Wystarczy, żeby podszedł pod ściankę. Wystarczy, żeby Erki nie rzucał i bijał tosy, tak szczerze. No zagranie elicki było lepsze niż reszty, więc tak ciężko ocenić. No na pewno tak lepiej szczerze. Zagrał, ale reszta to taki kasztany. No, ja Silver dał jakiś. A nie, może jakiś... Silver 3? No, coś koło tego. Zagranie Eliski było lepsze, ale reszta taka i patrząc po pikach też takie dziwne. Jax w dżungli. Ja daję Silvera 4. Plat 4. Nie. Nie wiem, widzę, naprawdę jesteście tacy dziwni niektórzy z was. To jest aż niemożliwe. Jasuo. Dobra, patrzymy na Jasuo. Oho. Oho. Tutaj poleciał. Uuu, jakie combo zakazane. Sztuczki. Kiedyś by to budziło podziw chyba, ale teraz to każdy chyba tak umie. Ej, to było dobre, tylko nie wiem czy u Venemika, że taki useless jest. No zrobił pentakilla. Teraz w ogóle grałem sobie z Pepekiem. Nie, patrz na MF-kę, biegła na początku. Teraz to nic nie może zrobić. No, ale... nic już nie może zrobić. Lulu ale też się kręci. Fajnie przeciął, ale ta Lulu strasznie taka... No widzisz to? Ej, flash. Ej, Lulu ma lagi jakieś czy nie? Wydaje mi się, że ona ma 500 pingu. No ktoś tu musi mieć lagi, ewidentnie. No, nie no, zagranie było clean, tylko że jak patrzę na oponentów, to nie wiem co to jest. Wydaje mi się, że tutaj poziom Yasuo jest wyższy niż reszty. Na pierwszy rzut oka ja bym stawiał, że to jest takie D4, bo to jest takie istowskie, totalne Kongo. Po zagraniu Yasuo to też bym tak powiedział, ale po reszcie to ja nie wiem. To jest totalny flip. No, ja bym dał platynę 1. O! Kolega ma mastera. Czemu oni się tak ruszają? Klip do odcinka. Oho, drugi klip jest moim pierwszym outplayem, jaki jest klip... Och, dobra. Miły klip. O, stara mapa, widzisz to? Nie ma tego, balkonu nie ma. Serio? No patrz, no, nie ma balkonu. Nie ma balkonu. I rzucił tego? Wrzuć to, proszę, wrzuć to. Jeszcze nagrywa telefonem kolega, to chyba będą go teraz najmować, że coś zagrać ciekawego. A to jest jego pierwszy outplay, ocajmy. Jak napisał tak. Co? O! Ła? Nie może tu przeżyje. To nie jest stara. To jest stara Akali! To jest stara Akali! Co ty gadasz? To jest taka. Ninja! Patrz, widzisz, to jest stara Akali. A bez kitu. Teraz rzucił to Ezio się tak kręciło. Ten klip masz 5 lat! No, musi mieć 5 co najmniej. Nie oceniamy widzu, ale się. Pozdrawiamy widza. Pozdro.